Cześć! Przez ostatnie tygodnie mieliśmy okazję i przyjemność testować iPhone 13 i iPhone 13 Pro Max pod względem fotografii i wideo. I dzisiaj podzielę się z Tobą moją opinią, moim pierwszym wrażeniem a propos właśnie iPhone'a 13 i iPhone'a 13 Pro Max. To wideo będzie dotyczyło wszystkich modeli iPhone'a 13 i 13 Pro i wszystkich funkcji, które są przydatne i ważne dla fotografa lub wideografa. Na początku omówimy różnice pomiędzy poszczególnymi telefonami pod względem fotografii i wideo, a następnie pokażę Ci przykładowe zdjęcia i przykładowe wideo z iPhone'a 13 i iPhone'a 13 Pro Max. Zacznijmy od aparatu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że aparaty teraz są takie same w iPhone 13 i 13 Pro, co nie było takie oczywiste w przypadku 12 i 12 Pro. Zacznijmy od porównania iPhone 13 i iPhone 13 Pro. Tu są spore zmiany. Całe szczęście na lepsze. Najważniejsza różnica pod względem fotograficznym pomiędzy iPhone 13 i 13 Pro polegają na tym, że iPhone 13 Pro ma możliwość nagrywania w trybie Apple Pro RAW. iPhone 13 nie ma takiej możliwości. iPhone 13 Pro ma możliwość robienia zdjęć w trybie makro. iPhone 13 nie ma takiej możliwości. iPhone 13 Pro ma możliwość nagrywania wideo ProRes w rozdzielczości do 4K z 30 klatkami na sekundę. iPhone 13 nie ma takiej możliwości. Stabilizowana matryca w iPhone 13 jest teraz o 47% większa niż w iPhone 12 i to jest bardzo dobra wiadomość. iPhone 13 został wyposażony w większą matrycę światłoczułą. To jest ta sama matryca, co w iPhone 12 Pro Max, czyli typowym, największym i najdroższym modelu 12. Większe są również piksele, których fizyczny rozmiar wynosi 1,7 mikrometra. To też bardzo ważne i wpływa na jakość Twoich zdjęć. Tu ulepszenia oznaczają, że będziemy mieli lepszą jakość obrazu, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych. No dobrze, czyli mamy pierwszą dość dużą zmianę. Większa matryca z dużego telefonu 12 Pro Max znalazła swoje miejsce w mniejszym telefonie iPhone 13. Cudownie. W tym roku większa matryca jest zarówno w 13, jak i w modelu 13 Pro. To super zmiana. Teraz porozmawiajmy o obiektywach, tak ważnych w fotografii i filmie. I tak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że jest ich niedużo. Jednak jak przyjrzymy się dokładnie i zaczniemy zwracać uwagę na szczegóły i detale, to jest ich całkiem sporo. I tak na przykład iPhone 13 Pro ma teleobiektyw, który daje nam 3 razy przybliżenie z przysłoną f2.8. iPhone 13 nie ma teleobiektywu. iPhone 13 Pro ma obiektyw szerokokątny z przysłoną f1.5. iPhone 13 ma obiektyw szerokokątny z przysłoną f1.6. iPhone 13 Pro ma obiektyw ultraszerokokątny z przysłoną f1.8 i pole widzenia 120. iPhone 13 obiektywu ultraszerokokątnego z przysłoną 2.4. To duża różnica. iPhone 13 Pro ma trzykrotny zoom optyczny, przybliżenie, dwukrotny zoom optyczny, oddalenie, sześciokrotny zoom optyczny, przy czym iPhone 13 ma dwukrotny zoom optyczny, oddalenie. iPhone 13 Pro ma maksymalny 15-krotny zoom cyfrowy, natomiast iPhone 13 ma maksymalny 5-krotny zoom cyfrowy. Do tego parametru nie przykładałabym tak dużej wagi, ale o tym powiem Ci dokładnie za chwilę. iPhone 13 Pro ma funkcję portretu w trybie nocnym obsługiwany przez skaner LiDAR. iPhone 13 Pro ma optyczną stabilizację obrazu w dwóch aparatach z teleobiektywem i obiektywem szerokokątnym. iPhone 13 Pro ma system OIS z automatyczną stabilizacją matrycy w aparacie z obiektywem szerokokątnym. Kolejny punkt, który wpływa na zdjęcia. iPhone 13 Pro ma sześcioelementowy obiektyw ultraszerokokątny i teleobiektyw. Siedmioelementowy obiektyw szerokokątny, natomiast iPhone 13 ma siedmioelementowy obiektyw szerokokątny, pięcioelementowy obiektyw ultraszerokokątny. iPhone 13 Pro ma możliwość wykonywania zdjęć makro. O tej funkcji i bardziej dokładnie
powiem Ci już niedługo. Jak widzisz, różnice pomiędzy iPhone 13 i iPhone 13 Pro są jednak dość spore. Fotografując obiektywem standardowym, czyli tym szerokokątnym, będziemy mieć nie tylko więcej możliwości w swojej kreatywnej fotografii z iPhone 13 Pro, ale również będziesz mógł stworzyć mniejszą głębię ostrości oraz zdjęcia będą znacznie lepsze w gorszych warunkach oświetleniowych. Ale o tych trikach opowiadam na moim darmowym szkoleniu z fotografii telefonem komórkowym. Szczegóły znajdziesz poniżej w opisie tego filmu. Poniżej zapraszam Cię serdecznie, jeśli tylko chcesz przenieść swoją fotografię na jeszcze wyższy poziom. No dobrze, przejdźmy teraz dalej. Jeśli zastanawiasz się, czy warto kupić iPhone 13 lub iPhone 13 Pro Max pod względem fotograficznym i wideo, to zdecydowanie tymi obydwoma telefonami możesz robić już całkiem ładne zdjęcia i zobaczysz sporą różnicę, szczególnie jak przesiadasz się ze starszego modelu niż iPhone 12 lub każdego innego telefonu, który został wyprodukowany, myślę, że ponad 2 lata temu. Jednak jeśli myślisz bardzo mocno o fotografii, to warto pochylić się nad modelem Pro. Duża różnica pomiędzy 13 i 13 Pro to teleobiektyw. W 13 Pro mamy zoom optyczny 3-krotny, 77 mm. W iPhone 12 Pro Max mamy 2,5 i jest to mniej więcej 52 mm, co w tradycyjnej fotografii nazywamy standardowym obiektywem doskonałym do portretów. W profesjonalnej fotografii portretowej używa się bardzo często obiektywów wozoogniskową 55-85 mm i te obiektywy są znane z bardzo dobrych parametrów właśnie do portretów. Teraz w 13 Pro mamy odpowiednik 77 mm, co jest nadal standardowym obiektywem, ale 77 mm ma zdecydowanie inną kompresję i nie tylko przybliża bardziej, ale co najważniejsze, przedstawia przedmiot inaczej. Najbardziej będzie to widoczne, jak będziemy robić portret. Buzia nie będzie tak zniekształcona i będzie wyglądała zdecydowanie lepiej niż w przypadku obiektywów szerokokątnych lub nawet ultraszerokokątnych. Ale o takich szczegółach i trikach opowiadam na moim darmowym szkoleniu z fotografii telefonem komórkowym. Jeśli masz ochotę, link znajdziesz tutaj poniżej, pod tym filmem, w opisie tego filmu. No dobrze, teraz teleobiektyw. W iPhone 13 Pro ma nadal przysłonę 2,8, co nie jest oszałamiające, ale jest ok. Różnicę zobaczy zdecydowanie w słabszych warunkach oświetleniowych. Ale największa zmiana to zupełnie nowy, ultra szeroki obiektyw, który cieszy się ogromną popularnością wśród profesjonalistów. Ten obiektyw ma 13 mm, czyli całkiem szeroki kąt widzenia. Możesz dużo zawrzeć w swoim kadrze. Przysłona w obiektywie szerokokątnym to f1.6 w iPhone 13 oraz f1.5 w iPhone 13 Pro, co jest ogromnym ulepszeniem. Profesjonalne obiektywy z tak małą wartością przysłony kosztują tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy złotych. To naprawdę całkiem ciekawe i wartościowe ulepszenie, jeśli chodzi o jakość zdjęć i filmu. Spodziewam się naprawdę ciekawych efektów, szczególnie przy słabych warunkach oświetleniowych, ale testy nocne były już za nami, więc jeśli chcesz zobaczyć to wideo, link znajdziesz również w opisie tego filmu, jak iPhone 13 Pro i iPhone 13 sprawdza się w nocy. Jest jeszcze jedna spora różnica i bardzo fajne udoskonalenie w modelach Pro i to dotyczy się fotografii makro. Teraz możesz zbliżyć się do fotografowanego obiektu naprawdę blisko, bo możesz trzymać telefon, tak naprawdę obiektyw, sam obiektyw w odległości 2 cm od fotografowanego obiektu, to naprawdę blisko i to jest ta funkcja, która pozwala Ci zrobić właśnie takie zbliżenie. Jak będziesz próbować zrobić takie zbliżenie iPhone'em 13, to niestety nic z tego nie wyjdzie, bo nie złapiesz ostrości, jak będziesz w odległości jedynie 2 cm od fotografowanego obiektu. Więc teraz możesz zrobić zdjęcie makro, bez kupowania dodatkowego obiektywu czy innej nakładki. Jednak ta funkcja występuje tylko w modelu Pro, iPhone 13 Pro. Style fotograficzne są dostępne w iPhone 13 i w iPhone 13 Pro, i opowiadam o nich bardzo dokładnie w innym wideo, znajdziesz link poniżej, ponieważ jest to dodatkowy, dość duży temat. Jeśli masz ochotę, zapraszam Cię do linku poniżej.
No dobrze, teraz porozmawiajmy o trybie Cinematic, trybie kinowym. Tryb kinowy dostępny jest w wersji 13 oraz 13 Pro. Tryb kinowy posługuje się algorytmem fotografii obliczeniowej, który generuje rozmycie tła. Cyfrowy bokeh ma naśladować małą głębię ostrości, którą normalnie uzyskujemy za pomocą obiektywów z małą wartością przysłony. Te obiektywy jednak kosztują tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy złotych, szczególnie te do filmów. Funkcja Cinematic jest dostępna przy nagrywaniu 1080p z częstotliwością 30 klatek na sekundę. Niestety te 30 klatek na sekundę może w niektórych momentach okazać się za mało, niewystarczająco. Może w następnym modelu lub aktualizacji oprogramowania będziemy mieli 20 klatek na sekundę i wtedy naprawdę będziemy mieli ten efekt Cinematic. Przechodząc z funkcji wideo na Cinematic, rozdzielczość nagrywania zmienia się automatycznie i nie jest dostępna w 4K. Podczas nagrywania filmu z małą głębią ostrości iPhone 13 zapisuje dane o głębi obrazu, co daje nam możliwość zmiany tej głębi nawet w postprodukcji. To duży plus i daje nam dodatkowe pole do kreatywności i działania w postprodukcji. Jednak uwaga! To jest cyfrowe rozmycie, a ono wygląda troszkę inaczej niż rozmycie optyczne. Szczególnie jak użyjemy przysłony f2.0 w iPhone 13 Pro i będziemy dość blisko fotografowanego obiektu. Niemniej jednak efekt Cinematic jest naprawdę ok. Jestem super zaskoczona, ale jest różnica pomiędzy rozmyciem cyfrowym i optycznym. Nie ukrywajmy i warto o tym pamiętać. Apple położył bardzo duży nacisk w swojej kampanii reklamowej na tą właśnie funkcję. Jak ta funkcja sprawdza się w praktyce, przekonajmy się teraz. Zobaczmy, jak szybko, jak dokładnie iPhone 13 Pro zmienia punkt ostrości, jak będę odwracała się od telefonu i patrzyła w przeciwnym kierunku. Teoretycznie aparat powinien złapać ostrość na to, co jest za mną, a jak z powrotem odwrócę głowę, powinien ponownie złapać ostrość na mnie. Czy ta funkcja działa faktycznie tak super i wspaniale? Oceń sam na podstawie tego testu. Zerknijmy teraz jeszcze na film w standardzie 4K 60 klatek na sekundę. Wygląda naprawdę dobrze. Film jest ostry, nie za ostry, piękne kolory i bardzo mi się podoba, jak działa HDR. Więcej o kręceniu filmów iPhone'em 13 i 13 Pro w kolejnym wideo, bo to temat naprawdę rzeka, więc bądź czujny, bądź czujna. iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max będą miały możliwość nagrywania wideo w formacie ProRes w rozdzielczości do 4K z częstotliwością 30 klatek na sekundę. iPhone 13 nie będzie miał takiej możliwości. ProRes to najbardziej popularny format nagrywania wideo wśród profesjonalistów. Tej opcji jeszcze nie ma, ale zgodnie z tym, co mówi Apple, pojawi się już niebawem w najbliższej aktualizacji oprogramowania, więc jestem bardzo ciekawa tej opcji, gdyż ProRes jest wykorzystywany w profesjonalnych filmach i jest rozpoznawalny na wszystkich komputerach, urządzeniach. Niestety pliki ProRes będą ogromne. Ale dlatego też Apple daje nam w tym roku pojemność aż 1 TB. Ale o tym już za chwilę. Funkcja ProRes na pewno zostanie doceniona przez profesjonalnych filmowców. ProRes jest doskonały, jeśli chodzi o film i będzie działał na urządzeniach i aplikacjach Apple. Jak do tej pory, tylko i wyłącznie aplikacjach Apple. Jak Final Cut Pro czy iMovie. Tu chodzi bardziej o postprodukcję wideo. Jak załadujesz film na komputer lub nawet będziesz obrabiać film na telefonie, to masz dostęp do naprawdę wielu funkcji i profesjonalnej obróbki filmu. Ale o tym porozmawiamy w innym wideo już niedługo. Bądź czujny, bądź czujna. iPhone 13 mini ma wyświetlacz OLED o przekątnej 5,4 cala. iPhone 13 ma wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala. iPhone 13 Pro ma również wyświetlacz OLED o przekątnej 6,1 cala. Natomiast iPhone 13 Pro Max ma wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala. To największy model z tej serii 13 Pro Max.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że iPhone 13 Pro ma nową technologię ProMotion z adaptacyjną częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Ta funkcja może być bardzo przydatna przy obróbce zdjęć lub filmów na smartfonie. Odświeżanie ekranu dostosowuje się automatycznie do wykonywanej czynności, więc będzie się zmieniać w zależności od tego, co będziesz robić na telefonie. Inna częstotliwość będzie, jak będziesz grać, a inna, jak będziesz czytać tekst na telefonie. Ekran w iPhone 13 i 13 Pro jest teraz troszkę jaśniejszy niż w poprzednich modelach, co może być super użyteczne, jak będziemy używać telefonu w bardzo dużym słońcu na przykład. To ma jednak też również ogromne znaczenie, jeśli chodzi o zdjęcia i film, bo prawidłowe odzwierciedlenie kolorów i odpowiednio dostosowana jasność lub ciemność ekranu ma wpływ na Twoje zdjęcia, a w szczególności jak obrabiasz zdjęcia czy nawet film na telefonie komórkowym. Naprawdę to ma ogromne znaczenie. Teraz przejdźmy do baterii w telefonach iPhone 13 oraz 13 Pro. Bateria w iPhone 13 mini została powiększona w stosunku do iPhone'a 12 mini i ma teraz wystarczyć aż na 17 godzin odtwarzania wideo. Bateria w iPhone 13 powinna teraz wystarczyć na 19 godzin odtwarzania wideo. Natomiast w iPhone 13 Pro ma nam dać 22 godziny odtwarzania wideo. Przy czym największy iPhone 13 Pro Max da nam aż 28 godzin odtwarzania wideo. To całkiem duże zmiany i na pewno duży plus za taki upgrade. Super dziękuję. Przyda się na pewno, jak wytrzyma mi bateria i nie padnie tuż przed zachodem, pięknym zachodem słońca. Super. No dobrze, teraz porozmawiamy o pojemności. iPhone 13 ma 128 GB, 256 oraz 512, natomiast iPhone 13 Pro ma 128, 256, 512 oraz 1 TB. Możliwość zakupienia 1 TB w modelach 13 Pro może wydawać się lekką przesadą, ale jeśli zaczniemy robić filmy w 4K, ProRes i trybie Cinematic, czy nawet robić zdjęcia w funkcji Live czy RAW, to ta pojemność dysku może okazać się całkiem ok. Szczególnie jak robisz naprawdę dużo filmów i zdjęć w dużej rozdzielczości. Jednak dla przeciętnego użytkownika telefonu komórkowego 1 TB to zdecydowanie za dużo. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o nowym iPhone 13 i 13 Pro oraz o fotografii telefonem komórkowym, to zapraszam Cię na ten film. Ten jeden film da Ci tyle wiedzy i wartości, że nawet się nie spodziewasz. To tyle. Trzymaj się ciepło i widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczyska. Pa, pa.